Mam nadzieję, że już widzicie, powinniście już widzieć mój ekran. Witam, witam kolejne osoby. Jeszcze minutka i startujemy. Możecie w międzyczasie dać znać, jak tam wasz tydzień handlowy i skąd nadajecie tak zwane, tak? Skąd jesteście podłączeni, skąd oglądacie dzisiejszy live trading. Był Londyn, jest Płock. Szczecin, czyli cała Polska prawdopodobnie i nie tylko, jest nawet i Szwecja. Niemcy, Londyn, Norwegia. A z Polski kto jeszcze? Bo zaraz się okaże, że mamy tutaj większość spoza dzisiaj na antenie naszej. Kraków, okolice Gdyni. Dobra, bardzo fajna frekwencja i bardzo zróżnicowana geograficznie. Witam Was serdecznie. I co, oficjalnie chyba startujemy sobie dzisiaj z tym naszym live tradingiem środowym, jeśli chodzi o lipiec. Pierwsze spotkanie będzie jeszcze kolejne za 2 tygodnie, tak jak w grafiku to było zamieszczone. Było też pytanie jeszcze o naszą grupę telegramową, to na wstępie od razu wrzucę Wam linka, bo przebiliśmy tutaj już z hukiem 1000 uczestników. Tak zbliżaliśmy się, ale udało się w ostatnich dniach przekroczyć już bliżej nam nawet i do 1100. Już Wam podsyłam tylko linka. Jeżeli ktoś nie uczestniczy w naszej grupie telegramowej, to zachęcam. Codzienne analizy tekstowe, analizy wideo, no i też sprawy organizacyjne, linki do webinarów tematycznych, live tradingu, wszystko tam na bieżąco jest, przepraszam, dodawane. Dobra, co do wykresu, mamy tutaj jeszcze, pomyślałem, że zrobię Wam szybki jeszcze przegląd tego, co dzisiaj rano na nagraniu wrzucałem kwadrans temu, ale to tak dosłownie minutowo. Co pokazywałem, euro USD pokazywałem i strefę związaną z strefę 100, związaną z 50, czyli to zielone zaznaczony obszar popytowy. Oczywiście to będą schematy takie szersze, trochę nie na tą godzinkę, ale kto nie oglądał, to warto przypomnieć. 1.0778 strefa wsparcia na ETK-u. No trochę od bieżącego kursu nas tutaj dzieli, bo 45 pipsów, ale zwróćcie sobie uwagę w dłuższym terminie. Pokazywałem GBP USD, strefę popytową lokalną na wysokości 38,2, 1,2757. Pokazywałem UIKA, na pewno do UIKA zaraz też wrócimy w kontekście dzisiejszego live'a. Podwójny szczyt na wysokości mierzenia głębokiego 786, 161, 58, 59. To jest okolice, to są okolice tego tej podaży, czy tego oporu. Czy będzie kolejne podejście, zobaczymy tutaj na USDJPY. No i też zwracaliśmy uwagę na złoto. Kluczowa strefa kierunkowa na rynku złota oparta na mierzeniu 38,2% po kursie 2,354,5. Z każdym kolejnym podejściem na pewno ta strefa coraz słabsza, także raczej tutaj już próbowałbym zagrać na wyłamanie, jeżeli będzie powrót ceny, chociaż po tej ostatniej świecy z dnia wczorajszego mocno prowzrostowo to wygląda na rynku złota. Ale dobra, wracamy już do naszej codzienności środowej. Dodajemy sobie wykresy. Na M5-kach handlowaliśmy w ostatnim czasie, tak też się przyjęło fajnie na tym interwale czasowym. Wrzucamy sobie nasz skaner.
Dobra, coś tutaj widzę, że mnie chwilowo wyrzuciło. Proszę, dajcie mi znać, czy mnie słychać. Bo widzę, że mi się coś tutaj zresetowało z platformą. A, już okej, dobra. Ekran też powinien już być. Chyba chwilowo mnie ucięło. Dobra, jest okej. Tak, co mówiłem? Ujku, mówiłem, że w przypadku takiej pozycji 5-minutowego, no też sytuacja taka, że pozycję prowadzimy kilka sesji, bardzo rzadko się będzie zdarzała i też na to też taką pozycję nie nastawiamy się jakoś mega mocno, więc raczej perspektywa dosyć skromniejsza czasowa w przeciągu jednej sesji, powiedzmy. Teraz tak, analizując sobie nasze wykresy tutaj, które mamy. Nie każdy stosował, bo USD PLN czy Euro PLN no, nie będzie w kręgu naszych zainteresowań tutaj na interwale 5-minutowym, natomiast pozostała większość zdecydowanie tak. Od razu tutaj moją uwagę zwróciło zaznaczenie na niebiesko out USD, czyli no tutaj akurat mamy kolory niebieski, czerwony, ja to może było bardziej jeszcze oczywiście, jakby był zielony, ale to jakby taki szczegół. A chodzi mi przede wszystkim o po prostu jakość tego trendu wzrostowego na AUD USD na większości interwałów poza tym tygodniowym, powiedzmy. Także to okienko z AUD USD sobie tutaj na pewno dodamy. Taki prosty schemat, który gdzieś tam na pierwszy rzut oka tutaj jest widoczny. Możemy korekcyjnie sobie tutaj rozłożyć to mierzenie FS100 automatycznie z poziomem popytowym 0,6743 mielibyśmy tutaj sytuację. No poprzednia M5 mocno taka podażowa, bardzo długi górny cień, klasyczna formacja spadającej gwiazdy, tak bardzo, bardzo mocna. Także zobaczymy, czy ten wierzchołek teraz zostanie wybity, czy jednak będzie korekta i ten poziom FS100 będzie testowany. To istotna kwestia na AUD/USD. Co my tutaj jeszcze mamy zaznaczone, jeżeli chodzi o trendowość? Mamy ujka cały czas na wzrostowym poza M1, czyli być może dzisiaj ponownie tego ujka uda się rozegrać. Co my mamy USDPL, na to akurat nie będziemy sobie spoglądać, bo to jest interwał 5-minutowy. Na razie te dwie pary walutowe przede wszystkim ja bym przypilnował. I spróbował się tutaj mniej więcej rozeznać. Tak jak widzieliście, że na M1 prospadkowo na tym skanerze to jest jak najbardziej widoczne na pozostałych cały czas wzrostowo. Ja bym tutaj próbował coś podbierać na USD JPY, mianowicie mam na myśli oczywiście pozycje długie, jeżeli będzie taka sposobność. Szukamy takich okazji zdecydowanie. 61,8 testowane. Także już gdzieś tam pierwszy motyw, pierwszy pomysł zaczyna się pojawiać. Tak jak rozmawialiśmy sobie też tydzień temu, nie, na poprzednich też jeden webinar czy dwa poświęciliśmy w pewnym sensie gdzieś tam w skrócie o tym, że rozważaliśmy nad interwałem czasowym, nad tymi świeczkami czy M1 czy M5 i też zdecydowana większość była za M5, żeby to wszystko trochę nieco spokojniej się rozgrywało, żeby był czas na to, żeby
gdzieś tam w większym stopniu sytuację opisać. Tak też przeszliśmy na te M5 i też no, jak najbardziej do akceptacji był fakt, że po prostu tych pozycji pewnie też będzie mniej, bo na tych M1 bywało, że mieliśmy i cztery naraz otwarte i było po 7-8 w przeciągu godziny. Tutaj może być sytuacja, że też nie będzie żadnej, a może być sytuacja, że będą też 2-3. No, wszystko zależy gdzieś tam od tej reaktywności, od tego, czy nasze scenariusze będą realizowane. No na razie dwa pomysły na AudUSD, pomysł prowzrostowy. Nawet rozważam sytuację taką, że nie będę czekał na pełne wypełnienie FSTO. Jest też taki pomysł z mojej strony. W przypadku USD JPY sytuacja jest bardziej jasna, bo po prostu mamy testowane 61,8 i czekamy tutaj, jak tak naprawdę ten drugi test się odbędzie tutaj. Pytał chyba jeszcze Radek o link do grupy telegramowej. Czy mogę podesłać się ponownie? Podrzuciłem go, Radek, jeśli sobie spojrzysz na czacie, to jeszcze raz go podrzuciłem na twoją prośbę. Co jeszcze mogę Wam podrzucić? Mogę Wam podrzucić jak najbardziej stronkę, gdzie tego typu narzędzia, jak na przykład skaner możecie sobie pobrać, potestować. To jest fxwear.pl. Jeżeli jakieś pytanie też techniczne macie, to jak najbardziej tam z twórcami możecie się kontaktować. Jeżeli chodzi o sam skaner, będziemy tutaj pokazywali jeszcze więcej narzędzi na kolejnych spotkaniach. Dzisiaj mamy jeszcze raz jakby zaznajomienie z tym elementem tego skanera, który gdzieś te trendy nam wychwytuje na wszystkich interwałach czasowych. Warto przede wszystkim moim zdaniem zwrócić uwagę na te podświetlone, bo tam też mamy to potwierdzenie trendu, tak? My akurat korzystamy na razie z dwóch, bo nie chciałem tutaj ze złotówką nic wrzucać na pięciominutówce, bo też koszty transakcyjne na M5 na pewno oddziałują zbyt dużo. Także no na razie AUD/USD, USD/JPY. Sytuacja może być tutaj dynamiczna, coś nowego może nam wpadać, chociaż jeżeli trend w jakimś tam stopniu na tych szerszych interwałach czasowych jest nie do końca jasny, raz jedną, raz drugą, no to gdzieś w przeciągu tej godziny naszego live'a sytuacja za dużo się nie zmieni, więc pewnie na razie te dwa instrumenty będą przede wszystkim nas interesowały. No troszkę nam tutaj odreagowało na ujku na poprzedniej M5, był fajny motyw, akurat przegapiliśmy, ale no poczekamy. Za to na AUD/USD cena cały czas systematycznie po piątkach w dół, także ja zdecydowanie wolałbym tutaj w okolicy FS100 spróbować wejścia, jeżeli będzie taka okazja, niż wyżej. Musimy sobie tutaj poczekać.
Jeżeli jakieś pytanka w międzyczasie macie, to jak najbardziej zachęcam. Ja mam tutaj czat też odpalony z boku, także będę mógł odpowiadać. Myślę, że schematy na wykresie w miarę jasne, techniczne. FS100 na jednym, 61,8 na drugim, chociaż z tego 61,8 niestety odjechaliśmy tutaj. Więc no, będzie ciężko, cena nam odskoczyła, nie chciałem wchodzić już tutaj wyżej. No a teraz może być już na pewno za późno. Co ze złotem? Tutaj, a, mamy złoto. Tak naprawdę złoto wygląda, nie wiem, nie mam podświetlonego, ale złoto wygląda mocno prowzrostowo na tym skanerze naszym, więc jak najbardziej złoto możemy sobie dodać jeszcze do obserwacji. I zobaczcie, pytanie o złoto jest, mamy złoto tu na ostatnim miejscu i tak naprawdę prowzrostowo na wszystkich TF-ach, poza 15 mamy tutaj neutralny, natomiast zdecydowanie do zaakceptowania jako prowzrostowy instrument teraz, więc tylko i wyłącznie takie pozycjonowanie będę robił, jeżeli będzie okazja, chociaż jesteśmy bardzo wysoko, więc wchodzenie tutaj na szczycie, no. Coś w tym stylu możemy wyznaczyć. Punkt D, potencjalny punkt D wypada nam tutaj w okolicy punktu A, więc bardzo fajny techniczny schemat. Najfajniejsze tego typu układy korekcyjne właśnie występują w takim momencie, gdzie A równa się, czy A jest na poziomie D tak naprawdę. Tutaj ta odległość jest symboliczna i bardzo, bardzo ciekawy schemat. Najbardziej prawdopodobna reakcja wtedy jest. Co do narzędzi, to tak jak napisałem wcześniej, wejdźcie sobie na tą stronę epicsur.pl. Tam jest wszystko, są narzędzia do pobrania, jest możliwość kontaktu z twórcami. Także w tej kwestii już tutaj zdecydowanie zachęcam do wejścia tutaj po prostu na stronkę epicsur.pl. Orbex Market Scanner. Tak, to będzie tylko na koncie Orbexowym, na platformie Orbexa. Stronę wrzucałem już ze 3 razy. Wyżej jest o 2 wiadomości. Co do rachunku, ewentualnie to też macie tutaj linka. Ewentualnie, jeżeli chcielibyście sobie konto otworzyć u tego brokera, także tutaj macie też linka, akurat przy okazji do fxwear.pl mieliście wyżej, ale też podrzucam tutaj w jednym miejscu.
No, zobaczcie teraz może, czy widzicie linka do platformy, czy widzicie linka do stronki. Teraz powinno być OK. Być może coś tutaj z ustawieniami się chwilowo poprzestawiało. O, teraz super, OK. Także macie tutaj linka ewentualnie do rachunku i macie linka do stronki z narzędziami. Jeszcze tak patrzę, czy ten link do Telegramu naszego doszedł. Doszedł, tak. Wszystko jest OK teraz już. A co tutaj na naszych wykresach? USD nieco wyżej nam zareagował. No i złoto tak naprawdę podbiło też na poprzedniej świecy, na obecnej również. No a USDJPY być może po tej świecy wybijającej jednak będzie cofka. Tutaj dla przypomnienia, wszystkie z tych trzech instrumentów prowzrostowo mamy na skanerze, także zdecydowanie ewentualne pozycjonowanie to tylko i wyłącznie prowzrostowo. Na pewno w pewnym stopniu stanowi jakiś problem czy takie ostrzeżenie fakt, że AUD/USD i USDJPY oczywiście przeciwnie dolarowo są nacechowane, czyli jeżeli jesteśmy nastawieni tu i tu na górę, no to gramy raz na osłabienie, raz na umocnienie dolara. Oczywiście to są pary walutowe również z innymi walutami, no ale jednak jest to pewna doza takiego ryzyka, jest to pewna lampka czerwona powinna się zapalić, że szansa na zarobienie na obu jest dużo, dużo mniejsza w tej sytuacji, bo jakby nie idziemy z korelacją, tylko gramy dosyć przeciwnie z dolarem. No i taka też jest sytuacja teraz, gdzie Australijczyk nam podbija pod maksa, a właśnie jest cofka na ujku względem tego, że dolar traci. Tak jak widzicie, są szczyty na AUD/USD. Tutaj oczywiście to, co mówię Wam też zawsze, nie wiem, czy ilu z Was, dajcie znać, kto śledzi nasze poranne nagrania wideo, te krótkie takie filmiki z wykresami kilkuminutowe, żeby wiedział mniej więcej, ile tutaj mamy osób, które gdzieś tam na bieżąco od rana gdzieś oglądają, czy w godzinach późniejszych. Dajcie znaka na czacie. Że osoby też podnoszą rękę, 5, 6. O, sporo osób jest, ok. Kto nie śledzi, to zachęcam, jeżeli macie ochotę, na naszej grupie telegramowej codziennie rano się pojawia. Bo co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć mianowicie fakt, że powtarzam Wam bardzo często kwestię ewentualnego przesuwania mierzeń. Jeżeli ja nagrywam rano, jesteśmy prawie na szczycie i mówię Wam, że żeby się nie przywiązywać do jakiegoś poziomu, bo za chwilę będzie nowy szczyt, to musicie sobie sami automatycznie zaktualizować mierzenie, bo wtedy ten poziom Wam podskoczy, tak? Myślę, że to bardzo ważna kwestia, żeby zwracać na to uwagę, bo szukając jakiegoś scenariusza, mamy jakąś fajną korektę czasami, ale no jesteśmy powiedzmy gdzieś tam na maksach, no i przywiązywanie się do poziomu, będąc na maksach, jak za chwilę zostanie powiedzmy ten szczyt poprawiony, no nie ma wtedy większego sensu, chociaż ta korekta zdecydowanie będzie godna uwagi, ale być może z innego pułapu. No dobra, macie też linkę do naszego Telegrama. Zobaczcie na USD JPY. Jest ponowny test na 61,8. Ja tutaj będę rozważał pozycję długą zaraz, bo też po to mamy tego live'a, po to mamy live trading, żeby też coś jednak
pohandlować. No ale oczywiście nic na siłę, tak? Jeśli będzie okazja, jeśli będzie tutaj potwierdzony sygnał, to spróbujemy pozycji długiej. Myślę, że automatycznie zabezpieczymy sobie poniżej tego pierwszego dołka, także to będzie kilkupipsowy stop, powiedzmy chyba 5, może nawet niecałe. Jak na interwał 5-minutowy, to bardzo, bardzo przyzwoity wynik co do stopnia poniesionego ryzyka ewentualnie. No teraz tu jest pytanie o średnie, teraz na rzędziówkę trochę będziemy sobie pokazywać fajnych. Mamy kilka narzędzi typu ten skaner i jeszcze kilka innych, gdzie chciałem Wam pokazać też kilka użytecznych rzeczy, być może zachęcić, tak? Każdy być może znajdzie gdzieś tam coś dla siebie, oczywiście nie wszystko naraz, jeśli chodzi o użyteczność, bo gdzieś możemy się trochę pogubić, ale wiele z tych narzędzi no, ma gdzieś tam pewne swoje atuty i można je fajnie tutaj skonfigurować, połączyć, ale to będziemy sobie jeszcze rozbudowywać to oczywiście. No czekam na razie na zamknięcie na łuku, ale patrząc, co się dzieje na przykład na złocie, to jakby nie wygląda to optymistycznie pod longa na USD, na USDJPY. Tutaj nawet macie na drugim miejscu dolara, oczywiście tak domyślnie, trochę w cudzysłowie, oczywiście złoto kwotowane jest w USD. No i oczywiście tutaj nie ma mowy o pozycji długiej na USDJPY. Zamknięcie poniżej 61,8 absolutnie wyklucza nam ten scenariusz. Pytanie jest o NZD/USD. Ja tutaj sobie dodałem NZD/USD do naszego skanera. No i macie tutaj pierwsze interwały, te interwały niższe na czerwono, czyli lokalnie zdecydowanie prospadkowo-trendowo. Później mamy dziś H1 wzrostowa, tutaj niezdecydowany weekendowy w dół, także mocno, mocno niezdecydowany rynek, jeśli chodzi o NZD/USD. Jeżeli miałbym tu handlować względem, pozycjonować się względem tej skanera, to raczej ciężki temat.
I to złoto zarysowuje gdzieś tam tutaj powoli jakiś lokalny wierzchołek. W przypadku USDJPY to te głębokie wewnętrzne mierzenia będą gdzieś tam w kręgu naszego zainteresowania. Widzimy, że budujemy gdzieś tam na M1 ruch spadkowy, tak jak to było nawet i tutaj pokazane, że ta M1 jest prospadkowo, więc tutaj trzeba być uważnym w ujęciu lokalnym. No a też na auto USD nic straconego, jeszcze poziom FSP jak najbardziej osiągalny. No tak jak mówiłem, no też na M5 sytuacja zdecydowanie wolniej się rozgrywa, więc będzie tutaj wymagało to cierpliwości. Ale już co mogę powiedzieć, taki duży atut z poprzedniego webinara, z poprzedniego czy webinaru live tradingu, to że na przykład taka pozycja na USDJPY zajęta na M5 potrafiła być utrzymana przez kilka sesji. Oczywiście to będzie taki jeden strzał na 10 powiedzmy, ale no na M1 no nie zdarzyło mi się, żeby coś przetrzymać się z rana dłużej niż do popołudnia, tak? Pytanie jest też, czy prywatnie tak handluję, czy szukam czegoś innego. No prywatnie bardzo różnie, zależy jakie interwały, jakie oczekiwania, jakie instrumenty. No już jestem na rynku dosyć długo, także gdzieś tam ten warsztat i strategię mam mocno rozbudowany. Tutaj jakiś ułamek mogę pokazać w przeciągu tych naszych godzinowych live'ów. No nie chcą nam się te korekty tutaj rozpędzić. Zaraz jeszcze sobie tu przeanalizujemy skaner, czy coś innego sobie jeszcze na wykres nie wrzucimy. Natomiast dajcie mi minutę, chwilowo nie będzie mnie słychać, minutka, dwie maksymalnie, za chwilę wracam.
Pytanko jest tutaj, widzę. Zrezygnowałem ze średnich, ponownie jest pytanie. I zdecydowanie nie zrezygnowałem, ale tutaj trochę Wam tą narzędziówkę chciałem jeszcze inną pokazać. Trochę taką zautomatyzowaną. Będziemy sobie rozbudowywać te narzędzie, te dodatki na wykres. Także może każdemu coś tam z tego się spodoba do własnego trading planu. Myślę, że te średnie mieliśmy już przewałkowane dosyć mocno, a prywatnie cały czas jak najbardziej na średnich też bazuje. Jarosław, też widzę, pytasz o dostęp do skanera. To mówię, zachęcam przede wszystkim do napisać tutaj do twórców na fxware.pl. Tam wszystkie informacje te techniczne takie dostaniecie na 100% dosyć szybko. Odpowiedź i w 100% rzeczywistą. Nie chcę tutaj za nich odpowiadać. No, średnie dosyć łatwo można z FIBO sobie łączyć. Tylko no, trzeba gdzieś tam obrać konkretną ilość instrumentów, dopasować to sobie wszystko. Interwał, bo na pewno z FIBO i średnimi na M1 i 20 instrumentami nie damy rady, tak? To trzeba gdzieś tam sobie w rozsądnych ilościach ustawić. Ale FIBO i średnie jak najbardziej, fajna opcja. Co do skanera, miałem jeszcze tutaj sobie zerknąć. AWDSD mamy na wykresie. Obserwujemy. Później EuroPLN-a to akurat nie będziemy wrzucać. EuroUSD tutaj no, umiarkowanie wzrostowo, ale też dużo niezdecydowania. Tabel nie, DAX nie. Nasdaq już nie będziemy indeksu amerykańskiego wrzucać teraz od rana. No myślę, że to, co powinniśmy mieć na wykresie, to mamy. Na tą chwilę. No, okres wakacyjny to różnie bywa właśnie. Czasami to się mocno, mocno się potrafi zaciąć właśnie w tym okresie lipiec, sierpień, ale ciśniemy. Coś tam zawsze uda się też wyskubać dla siebie. No są korekty na aut USD i na złocie. Ujek nam odjechał. Ten zwrot mało techniczny, przebicie 61,8, także tutaj to, co mieliśmy założone, zdecydowanie nam się rozjechało, więc nie było mowy o wejściu. No i czekamy sobie tutaj dalej. A jak wasz tydzień w ogóle od poniedziałku handlowy? Możecie dać znać, jak my tutaj obserwujemy wykresy i czekamy, to możecie też się pochwalić, jak tam u was tydzień, czy poprzedni też tydzień, bo nie pytałem, jak wam idzie, czy raczej okres wakacyjny to ta aktywność mniejsza, bardziej urlopy w głowach. Jeżeli macie ochotę się pochwalić, to śmiało piszcie.
No out USD tutaj nam się zbliża do poziomu FS100. Być może będzie jakiś motyw pod longa. Zobaczymy. Fajny układ na korekcie pędzącej 1 do 1. No tutaj punkt D wypada nam nieco poniżej punktu A, ale to nie jest najistotniejsze. No i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Czy będzie reakcja, jakie będzie zamknięcie świecy. Mamy jeszcze tutaj dobre 10 minut, także być może chociaż na żywo tutaj uda się pozycję zająć. Na pewno nie poprowadzić, ale być może coś odpalić. Jeszcze tutaj ze spraw organizacyjnych zerknę tylko, żeby się upewnić, żeby Was tutaj nie zmylić co do kolejnych spotkań. Tak, powiedziałem wcześniej, że za 2 tygodnie. A mamy za tydzień zaplanowany to, co wrzuciłem Wam na grafiku, czyli 10 dzisiaj, środa o 9. I kolejny live trading lipcowy jest za tydzień, 17. Także chyba na początku wspomniałem, że za 2 tygodnie, ale jest za tydzień zaplanowany tutaj. Drobna pomyłka. Także 17 lipca również mamy za tydzień, w środę o 9, kolejny live trading. To ze spraw takich organizacyjnych. No na złocie, tak jak wspomniałem, bez pytania złoto, czy korekta i dalej góra, czy leci już na dół. No ja liczę tutaj na korektę i na zagranie pozycji długiej. Zgodnie tutaj ze skanerem, zgodnie z trendem głównym i lokalnym też, no bo złoto tutaj cały czas prowzrostowo, bo gdzieś tam poza M15 neutralną, to zdecydowanie nacechowani jesteśmy nastawieni na wzrosty, więc tylko i wyłącznie w takim kierunku się pozycjonuje. Tak jak i na aut USD, ale oczywiście musi być jakieś fajne wyhamowanie techniczne. Nie otwieram gdzieś tam w ciemno zagrania, byleby otworzyć, bo skaner tak pokazuje, to musicie też to uzupełnić o jakieś inne elementy oczywiście. To, że aut USD testuje na MFS100, to ja w ciemno nie otwieram longa, pomimo że wydaje mi się, że ten poziom jest fajny techniczny, to poczekam, jak ta świeca się zamknie, może kolejna. Bo równie dobrze możemy to wybić, złamać ten lokalny trend też jak najbardziej w dół. No, USD JPY nam akurat uciekł. Tutaj niestety ten zwrot nie do końca techniczny. Także tutaj pozycji nie mamy i raczej no, na pewno już na antenie dzisiaj tego zagrania nie będzie. Więc generalnie możemy sobie tutaj dwa okienka zostawić, żeby było czytelniej. No i na razie jakoś super to nie wygląda na Australijczyku.
No, tak jak widzimy, FS to wybijamy. No, jakby bez żadnej spiny. Po prostu stracona okazja. Czy wybity schemat, jakby to nie stanowi żadnego problemu. Jeśli gdzieś tam czekamy na zamknięcia świec, myślę, że to jest wygodniejsze i może czasami też stracimy okazję, bo cena szybciej odjedzie, ale no myślę, że dużo pojedynczych okazji możemy zaoszczędzić, tak? Na dużo pojedynczych strat możemy uniknąć. Schodzimy gdzieś tam już w okolicy 50. Teraz rozłożyłem tutaj siatkę na całym swingu. Na złoto też powoli do tego poziomu FS to nam tutaj zbliża się. No gdzieś tam powoli do końca będziemy się powoli zbliżać. Jeszcze w kwestiach takich organizacyjnych. Macie jeszcze raz linka do grupy telegramowej. Zachęcam tutaj do dołączenia. Cały czas tą naszą społeczność budujemy, powiększamy. No to jedna sprawa. I jeszcze Wam tutaj jeden link podeślę. Link do naszego Telegrama, link ewentualnie do otwarcia rachunku, jakby ktoś chciał sobie spróbować, to w kwestii tutaj brokera Orbex, tej narzędziówki, a samą narzędziówkę możecie sobie na stronie fxware.pl pobrać, skontaktować się z twórcami, popytać kwestie wszystkie techniczne, to zdecydowanie na fxware.pl. Także te narzędzia typu skaner i wiele innych, które będziemy sobie też prezentowali tutaj na tych naszych live tradingach. Na pewno tam znajdziecie. No jeżeli jakieś pytanie jeszcze macie, powoli zbliżając się do końca, to zachęcam teraz do napisania jeszcze. Na wykresach ja tutaj będę sobie dalej obserwował, czekał przede wszystkim na tapecie złoto, czyli out USD na tą chwilę. Próba wyciągania na Australijczyku, także tutaj być może będzie longiem nam pachniało, samo jak na rynku złota. Będę tutaj obserwował. A jeśli pytanka macie, to zachęcam jeszcze minuta, dwie. Jesteśmy na żywo. No pewnie, że można Edka zobaczyć. No zobaczcie, EURUSD, bo jest pytanie o EURUSD na skanerze. Wzrostowo od dołu, czyli w sensie od lokalnych interwałów. Potem jest jakiś neutral, wzrostowo, neutralnie i prospadkowo na tygodniowym. Także mocno szeroko, więc wygląda całkiem prowzrostowo ten EURUSD. Jeśli miałbym się pozycjonować, to raczej zdecydowanie powiedzmy w górę, tak? Między odpuścić, a długą pozycję ma odpuścić gdzieś tam. Można to interpretować. Tak, ja to generalnie chyba większość zdecydowana strategii, jaką stosuję, to na zamknięcie świecy jest otwarcie pozycji. Tak w międzyczasie z ręki nie gram. No tak naprawdę, no praktycznie, może nie od zawsze, ale gdzieś tam od dawnego, od duży,
dawnego już czasu, to podczas budowania świecy bardzo rzadko mi się coś zdarza odpalać. Czasami gdzieś tam, jak mi lekko przegapię to zamknięcie, to zdarzy się, że coś tam otworzę. No jak poniżej poziomu się zamknie, to raczej czekam na kolejną, która może wyciągnie powyżej poziomu w takim sensie. Na przykład to, co na złocie się wydarzyło teraz, bardzo mi się podoba. Mamy bardzo mocną świecę prowzrostową, formację świecowa młota i ta kolejna, jaka tutaj zostanie wybudowana, będzie, myślę, kluczowa. Grając tak na zamknięcia, no to możemy mieć pełny luz. Na przykład patrzcie teraz na Australijczyka. Jeżeli macie w zamiarze wchodzić na zamknięcie i macie gdzieś tam pewne współczynniki wyznaczone, oczekiwania jakieś, że cena tam powiedzmy zawróci, to, że gramy na zamknięcie i że przebijamy te kolejne poziomy nawet na jednej świecy, no to mamy pełny luz, kompletnie bez presji. Jakbyśmy weszli w czasie budowania na 61,8, a za chwilę byłoby niżej, no to już nas nie ma. A tak to czekamy na spokojnie, co się wydarzy, interpretujemy na zamknięciu kompletnie gdzieś tam bez presji i nie traktujemy tego zupełnie jako jakieś tam porażki, że przebiliśmy jakieś 61,8. Czekamy na poziom, na którym naprawdę będzie reakcja. No, także tak to wygląda. Wstrzymamy się jeszcze 2 minuty specjalnie, bo chcę to złoto tutaj na żywo zaobserwować z Wami, także przeciągniemy jeszcze o 2 minutki do pełnej godziny 10, żeby zobaczyć się specjalnie, jak ta świeca na złocie nam się zamknie, więc to złoto możemy dać na tapetę, bo tutaj mnie interesuje ta sytuacja, jak zamkniemy tą 5-minutówkę na złocie właśnie i czy jednak zdecyduje się na otwarcie pozycji, to będę Was na Telegramie też informował, jak fajnie nam to zaskoczy, jak to złoto, jak z tym złotem mi tutaj idzie ewentualnie, jeżeli będzie otwarcie. No dobra, tak naprawdę na zakończenie live'a skakujemy w longa na złocie i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Zobaczymy, co uda się z tego wyciągnąć. Także dobra, dzięki Wam bardzo serdecznie za obecność dzisiaj. Spotykamy się, słyszymy się za tydzień, 17 lipca, również o godzinie 9. Także do następnego razu. Oczywiście powodzonka na rynku dzisiaj i w kolejne dni złoto sobie omówimy, czy będę Wam pokazywał też, jak pozycja fajnie zaskoczy na naszej grupie telegramowej. Także dzięki Wam, do następnego razu i trzymajcie się miłego. Cześć!